przybrało kształt choinki szkolnej. To jest bardzo fajna impreza, bardzo ładnie zorganizowana. Przybyło bardzo dużo osób, bardzo dużo rodziców, bardzo dużo dzieci. Na szczęście nie pochorowały się dzieci i przyszły w całym komplecie, więc uważam, że powinna się cały dalszy ciąg tej choinki na pewno udać. Jaki jest cel tej imprezy? Cel imprezy to jest zintegrowanie całej społeczności, nie tylko starszych, ale też młodszych. Małe dzieci mają bawić się ze starszymi, mają widzieć, jak się bawią też starsi, mają czerpać od nich może jakieś plusy takie, żeby widzieć, jak się można rozwijać, jak można uczestniczyć w tej zabawie. Myślę, że to jest właśnie plus. Takich okazji w szkole nie ma zbyt wiele, no 2-3 razy w roku. W tym roku będzie wyjątkowa okazja, będziemy 3 razy przygotowywali apel, no ale na ogół to jest jedna uroczystość przewidziana na cały rok szkolny. Co sprawia Pani największą radość w przygotowywaniu? Występ, czyli dzieło końcowe, bo próba to jest jeden wielki chaos. Powoli no, po prostu jawią się takie tam pewne osiągnięcia, krok po kroku, a dopiero na końcu uczniowie mobilizują się i to jest największa rozkosz. Ciężko jest zebrać uczniów, którzy się do tego nadają w tak małej szkole? Ja nie mam takiego problemu. Moje apele są bardzo liczne z reguły. Wybieram, no po prostu biorę wszystkich, którzy się zgłaszają, no i na ogół wszyscy dotrwają zawsze do końca. Uczniowie chcą brać udział w tego typu wydarzeniach? Ja nigdy nie wyznaczam. To są osoby chętne, które się po prostu zgłaszają, no i one pracują. Pracują z większym lub mniejszym zaangażowaniem, ale końcowy efekt jest zawsze dobry. Walc wiedeński. Czy ciężko było go nauczyć uczniów? Wbrew pozorom nie. Wbrew pozorom nie, z tego względu, że w zeszłym roku pierwszy raz uczyłem naszą młodzież walca wiedeńskiego. Także w tym roku powtórzyły się 2 czy 3 osoby, więc poszło zdecydowanie łatwo. Długo trwały przygotowania? No troszeczkę ponad tydzień. Jak ocenia Pan zaangażowanie uczniów? No, dzieciaki wywiązały się w 100% ze swoich planów. Myślę, że poszło i wypadło super. Czy każdy się do tego nadaje? Niektórzy bardziej, niektórzy mniej, ale myślę, że tak.